Tonight we're running on the right track. Dzień dobry, ranek. Mamy dzisiaj 9 marca, dzień po Dniu Kobiet 2024 roku i będę rozmawiał z wami właśnie o kobietach, o równych prawach kobiet, o braku tych równych praw w Polsce, no i oczywiście o troszeczkę o marszałku Hołowni, który stał się znowu bohaterem dnia, bohaterem politycznym, takim językiem uwagi dla wszystkich zainteresowanych polską polityką. No ale dobra, opowiem wam o tym, co sobie myślę na ten temat tutaj z Londynu i porozmawiamy o tym już po czołówce. Teraz zobaczcie czołówkę i po czołówce rozmawiamy o sprawa polskich kobiet, a sprawa polskiego prawa, polskiej polityczki. Polityczki to jest polityczka, nie polityka. Tak jak już mówiłem, mamy dzisiaj 9 marca, dzień po Dniu Kobiet. Wczoraj uroczyście wpisano prawo do decydowania o swoim ciele we Francji do konstytucji. Każda kobieta ma zagwarantowane prawo do decydowania o swojej prokreacji. Trzeba mieć świadomość, jak przepis konstytucji jest rozumiany. Co do tego pan prezydent nie ma żadnych wątpliwości, że tutaj jest ochrona życia, również tego przed narodzeniem. W Polsce w tym dniu odbywała się dyskusja na temat rozszerzenia albo zmiany definicji gwałtu. Oczywiście jest w dalszym ciągu wielkie lobby gwałcicieli, polskich facetów, za których mi osobiście wstyd, którzy uważają, że większym zagrożeniem dla facetów jest zmiana takiego prawa i rozszerzenie tej kategorii gwałtu, definicji gwałtu, niż zagrożeniem dla życia, zdrowia i dla kobiet jest gwałt. I dlatego to prawo, no, w zasadzie może będzie zmienione, ale idzie to po grudzie. Jeszcze są dyskusje na temat tego, czy gwałt jest gwałtem, czy jak kobieta ma za krótką spódniczkę, to nie ma gwałtu, jak nie krzyczała, to nie ma gwałtu, jak nie drapała, to nie ma gwałtu. Debile, przepraszam, że wam powiem. Jeżeli kobieta czuje się zgwałcona, to znaczy, że był to gwałt. Tak mi się wydaje. Nie, jestem tego pewny. No dobra, ale wróćmy do kwestii aborcji. Więc opowiem wam, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda w następujący sposób. Jeżeli kobieta ma potrzebę dokonać zabiegu przerywania ciąży, to bez umówienia się idzie do kliniki, anonimowo rejestruje się. Musi iść sama, może poprosić o rozmowę z psychologiem, ale nie jest to konieczne. Nie ma możliwości, żeby w tej przychodni przebywał jakiś ksiądz, imam, buddyjski mnich czy pastafariański kucharz makaronów. Nie, to jest kwestia kobiety. Ewidentnie jest to kwestia kobiety. I w tym kraju rządzącym od ponad dekady przez konserwatystów uważane jest, że każdy człowiek, a kobieta tutaj, wbrew temu, co myślą prawicowi ekstremiści w Polsce, tutaj kobieta jest uważana za człowieka i ma takie same prawa jak wszyscy inni ludzie. Więc ta kobieta ma prawo podjąć decyzję bez żadnego uzasadnienia do 12 tygodnia ciąży o tym, że tą ciążę terminuje. Mało tego, w żadnych przepisach do trzeciego miesiąca sam akt bycia w ciąży nie daje żadnych
benefitów, to znaczy kobieta nie może iść na jakiś urlop z tego powodu, że ciąża jest zagrożona, nie jest pod żadną ochroną w zakładzie pracy, jeżeli ta ciąża ma mniej niż 3 miesiące. Tak jest to traktowane w Wielkiej Brytanii. Oczywiście ktoś powie, i zresztą dużo kobiet powie, takich zmanipulowanych i zakłamanych, że to jest zabijanie dzieci nienarodzonych. To jest tak wielki nonsens, powiem wam szczerze, nie można zabić kogoś, kto się nie urodził. To jest ciąża, to jest terminacja ciąży. Oczywiście to, co się rozwija w kobiecie, jest życiem, ale również jakby po śmierci człowieka, po śmierci mózgu, jego narządy żyją. Ale ten człowiek już nie jest człowiekiem. Odszedł. Dla wierzących odszedł do nieba, a jego serce dalej bije. Czy dlatego z tego powodu mamy powiedzieć, że zakaz transplantacji? Tak samo kwestia poświęcenia życia. Wy, katolicy, twierdzicie, że to jest no, ale święty, jak on się tam nazywał? Tomasz z Akwinu, właśnie. Święty Tomasz uważał, że chłopiec otrzymuje duszę po 40 dniach od zapłodnienia, a dziewczynka po 90 twierdził, że dopiero od tego momentu embrion przestaje być częścią organizmu kobiety. Właśnie. On tam miał inne pomysły na ciążę i od kiedy tak naprawdę w ciąży robi się życie, od kiedy dusza zagnieżdża się w ciele i nawet rozróżniał duszę kobiety i duszę mężczyzny, dziewczynki, chłopczyka. To jest dopiero nonsens. I co, odwołaliście świętość tego człowieka? Nazwaliście go zabójcą dzieci? Nie, on jest dalej na waszych ołtarzach, ale ktoś doszedł do wniosku, że najlepiej ludźmi manipulować właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób, że będzie się im mówić, kiedy mogą mieć dzieci, kiedy nie mogą mieć dzieci, kiedy muszą mieć dzieci, a w ogóle to cały czas muszą mieć dzieci, żeby była kasa z chrztów, żeby była ewentualnie kasa z pogrzebów dzieci, które umarły przy porodzie, po porodzie i tak dalej, i tak dalej. No bo oczywiście nie można robić pogrzebów aborcji, tak? Usuniętych płodów. Właściwie dlaczego tego nie robicie, jeżeli to jest życie, jeżeli to był człowiek? Nie robicie, tak? Nie ma takich, nie ma tego problemu, w ogóle tego się nie stawia. O to może zawalczcie, jeżeli tak uważacie, że tak powinno być. Ktoś powie, to ten Terlikowski, co się teraz ostatnio trochę nawrócił, jest bardziej sympatyczny, twierdził, a co to jest jak nie życie? To jest życie, ale to nie jest człowiek. Człowiekiem się jest od momentu narodzin do momentu śmierci, a nie od momentu poczęcia. To tak jak jajko nie jest kurą, to tak jak mąka nie jest chlebem. Oczywiście potencjalnie jest to chleb, potencjalnie jest to kura, tak samo jak potencjalnie sperma może stać się człowiekiem. No ale oczywiście nie zakazujecie swoim kapłanom masturbacji. Czy to się nie łączy? Oczywiście, że się łączy. Boga, na Boga, pozwólcie kobietom decydować o im samych, o ich życiu. Więc definiowanie, że życie zaczyna się od poczęcia, a właściwie dlaczego od poczęcia, a nie od owulacji? Każde jajeczko to jest potencjalne życie, tak? Tak samo jak jajo kury jest potencjalnym kurczakiem. Ale sam potencjał nie wystarczy, żeby coś nazywać życiem. No dobra, ale to jakby mamy za sobą. Porozmawiajmy teraz o kwestii prawa do aborcji. Pan Hołownia powiedział coś takiego, że nie chce ulegać naciskowi proboszczów czy coś takiego. Powiem tak, tego kleru jest trochę mniej niż 30 tysięcy w Polsce. To oczywiście jest wielka armia facetów w czerni, w czarnych sukienkach, którzy oczywiście manipulują bardzo dużą częścią społeczeństwa, którzy żyją na nasz koszt, bo wszyscy oni żyją albo z dopłat z państwa, albo z ofiar. Mało kto żyje ze swojej pracy, tak? Nawet jak mają takie super biznesy jak telefonie komórkowe, czy radia, czy telewizje, to oni są na tyle nieudaczni w tym swoim biznesie, że trzeba do nich dopłacać. I najlepszym przykładem jest pan Rydzyk, który
mimo że ma tą swoją telewizję, mimo że miał sieć komórkową, mimo że ma udziały w jakiejś sieci sklepów, nie pamiętam, która to jest, nie będę mówił, nie mieszkam już w Polsce, to i tak trzeba jej dotować. Na całym świecie to są takie, okej, powiem to tak, w mojej opinii są to pasożyty, którzy manipulują ludźmi, żeby dawali im pieniądze, żeby żyli sobie wygodnie, a jednocześnie przez tysiące lat mają wypracowane takie technologie manipulacji, bo taki ksiądz w zasadzie ma dużo więcej czasu niż normalny, przyzwoity człowiek na czytanie, na douczanie się i on się koncentruje na tym, żeby ludziom w cudzysłowie pomóc, pozbyć się ich pieniędzy, żeby robili to, co oni chcą. Mówią o jakimś zbawieniu, ale z drugiej strony mają kija w postaci piekła i takie różne rzeczy. No i to powoduje, że na przykład chcą mieć wpływ również na prokreację ludzi, na prokreację i zachowania seksualne kobiet. Sami oczywiście się nie ograniczają. W domu, w kuchni będziemy mieli prostytutkę, która księżom będzie chciała robić laskę. Prawdopodobnie byli tacy, co skorzystali. Ja się zgadzam, że to jest margines, ale uważam, że to jest 30-tysięczny margines. I powiem szczerze, już sam fakt noszenia sutanny i życia z pieniędzy emerytek, z ofiar, z wyłudzanych podatków, bo często jest to wyłudzanie polegające na tym, że ja ci załatwię poparcie polityczne, a ty mi dasz pieniądze za to, tak? Na mój kościół, na moją parafię i tak dalej, i tak dalej. To jest korupcja polityczna, czyściutka. No i pan Hołownia, który ma poglądy, jakie ma, nie wchodzę na to, czy im uwierzył i czy wierzy w te wszystkie nonsensy i bzdury. W każdym razie deklaruje, że nie ma już kaplicy w domu, chociaż tam w jakiejś wywiadzie mówił, że ma kaplicę. Nieważne. Za swoje ma, on przynajmniej pracuje, tak? W jakiś tam sposób. Ale też moim zdaniem jest głęboko skorumpowany politycznie. Bo dla niego ważniejszy jest głos 30-tysięcznego marginesu, jak już umówiliśmy się, że Kościół to kapłani, to w 100% jest margines, tak? A nie głosu milionów kobiet. I on woli zaryzykować życie tych ludzi, tych kobiet, żeby nie urazić tych proboszczów. A ja powiem szczerze, w dupie mam opinię proboszczów. Oni nas nawet nie są lojalni w stosunku do naszego państwa. Dla nich liczy się Kościół przede wszystkim. I ktoś powie, że tak, Kościół walczył o Polskę. On walczył o Polskę i z Polską. A powiem tak, że od wieków Kościół zawsze był z tymi, którzy sprawowali władzę i troszeczkę z tymi, którzy byli w opozycji na wypadek twistu, na wypadek zmiany władzy. No dobra, ale dlaczego Hołownia? Bo szczerze mówiąc, publicznie pokłóciliśmy się z żoną. Właśnie pokłóciliśmy się, to jest za duże słowo. Wyraziliśmy różne opinie, mieliśmy różne zdania na temat tego, kim jest Hołownia. Moja żona zgodziła się z zdaniem naszej przyjaciółki z Irlandii, Agaty Jakimów, która powiedziała, że Hołownia jest katem kobiet. Ja powiedziałem, raczyłem się nie zgodzić i napisałem tym, że nie jest katem, jest po prostu tylko oportunistą. A moja żona poprawiła mnie, że nie, że jednak jest katem. Na co nasza znajoma posłanka, pani Kasia Piekarska, powiedziała: uzgodnijcie to między sobą, nie mówcie tego publicznie. A ja uważam, że nie, przeciwnie. Powinniśmy o tym mówić publicznie. Powinniśmy się spierać. I powiem szczerze, po rozmowie z moją żoną, z Moniką, doszliśmy do wniosku. Ja doszedłem do wniosku, ona mnie przekonała, że jedno nie wyklucza drugiego, że jest oportunistą i ten oportunizm czyni z niego kata. Bo kobiety naprawdę umierają, bo oczywiście jakaś tam pisowska posłanka powiedziała, że umierały i zawsze umierały, bo kobiety to są, bo umierają, tak? Przy porodach i to się nigdy nie zmieni. Pewnie, natomiast można to ograniczyć do minimum. I mamy już takie metody
związane z medycyną, mamy tą wiedzę, jesteśmy na tym etapie rozwoju, że tych kobiet może umierać mniej, że kobiety w drodze jakby rozwoju społecznego świata stały się kompletnie równe mężczyznom. Ktoś powiedział, że feminizm się kończy, kiedy trzeba wnieść lodówkę na drugie piętro. Po pierwsze, ludzie wymyślili windy. Po drugie, kobieta może być większa i silniejsza od mężczyzny. I przepraszam, mówię to otwarcie, pan ćwierćinteligent Korwin nie ma racji. Do you personally believe that women are less intelligent than men? Yes, of course. Why are you not interested that they are shorter than men, but they are less intelligent? Both statements are true. If women are less intelligent, let me finish. Please, shush. How can you say that women are less intelligent than men when you yourself sound so unbelievably stupid? It only shows that you are an idiot who don't believe in science. That's all. I są przypadki, że kobiety są dużo wyższe i większe i silniejsze od facetów. Są przypadki, że jest odwrotnie. Oczywiście tam Korwin powie, że tendencja jest generalnie tamtego. Tendencja tendencją. Wszyscy jesteśmy różni. Wszyscy jesteśmy indywidualnościami. A jednocześnie w tym wszystkim wszyscy jesteśmy równi. To każda kobieta powinna mieć prawo też do decydowania o swojej prokreacji. Człowiek jest od momentu narodzin do śmierci, a sam moment poczęcia jest potencjalnym człowiekiem. W dalszym ciągu można decydować w Wielkiej Brytanii, w większości krajów europejskich, tylko nie w Polsce. I jeszcze ten idiotyczny pomysł, że wstrzymamy się z debatą na temat milionów kobiet ze względu na opinię mniej jak 30 tysięcy facetów w czarnych sukienkach, uważam za idiotyczne, uważam za fatalne, uważam za oportunistyczne i uważam, że to właśnie czyni i stawia na równi z Ordo Iuris trzecią drogę, pana Hołownię, a przede wszystkim pana Kosiniaka-Kamysza, katolika z drugą żoną po rozwodzie, miłośnika tradycyjnych wartości i klauzuli sumienia, a jednocześnie rozwodnika, oportunistę, który przyłączył się do partii, które miały na sztandarach liberalizację prawa aborcyjnego. I to na tyle. Jeżeli zostaliście ze mną do tego momentu, bardzo proszę, napiszcie opinię, co wy o tym wszystkim myślicie. A dzisiaj już kończę. Do zobaczenia i dzięki, że zostaliście do tego momentu. Hej.